Witam. Dzisiejszą lekcję fizyki od podstaw poświęcę pomiarom i błędom. Wspomniałem już o nich w poprzednim odcinku, a dziś rozwinę ten wątek. Tytuł lekcji, tak jak już się pewnie domyślacie, pomiar i błąd pomiaru. Rozsiądźcie się wygodnie, przygotujcie chipsy, popcorn i napoje oraz inne używki, które są Wam niezbędne. Zacznijmy od przypomnienia i sprawdzenia, co pamiętasz z poprzednich zajęć i czy czasem ich nie przespałeś. Jeśli poprzedniego filmiku nie widziałeś, możesz teraz to zrobić, klikając w górny prawy róg. Pozostali niech spróbują sobie odpowiedzieć na pytania. Jakie znasz podstawowe wielkości fizyczne, które mierzymy? W jakich jednostkach układu SI je wyrażamy oraz czym jest ten układ SI i na co on komu? Jak obliczyć wartość średnią mierzonej wielkości? No dobra, na ostatnie pytanie pewnie nie znasz odpowiedzi, a na pewno nie znasz jej z moich poprzednich odcinków. Wartość średnią liczymy tak samo jak w matematyce. Zastanów się, jak obliczasz średnią ocen na koniec roku szkolnego, jeśli już to w ogóle robisz. Dzięki temu łatwiej będziesz mógł przenieść te obliczenia na fizykę. Aby obliczyć wartość średnią pomiaru, musimy znać i dodać do siebie wszystkie otrzymane wyniki pomiarów, na przykład nasze oceny z przedmiotów, i podzielić je przez ich ilość. Myślę, że to nic trudnego. Poniżej przedstawiam raz jeszcze tabelę układu SI, by lepiej utkwiła Wam w pamięci. Tym razem przedstawiam ją całą, z pozostałymi wielkościami i ich jednostkami. Zacznijmy od niepewności pomiarowej. Związana jest ona z błędnym odczytem. Dla przypomnienia mówiliśmy o błędach grubych, wynikających z naszej nieuwagi. Możemy przecież popełnić błąd przy wpisywaniu wyniku do tabeli, stawiając przecinek nie w tym miejscu, co trzeba. Mówiliśmy też o błędach systematycznych, czyli takich, które za każdym razem zawyżają lub zaniżają nam wynik, tak jak na przykładzie z wyszczerbioną linijką. Popełniamy też błąd związany z naszymi zmysłami. Mierząc czas biegu sportowca stoperem, będzie nam pewnie trudno uchwycić moment startu i moment dotknięcia linii mety, przez co zarejestrowany przez nas czas może okazać się dłuższy niż był w rzeczywistości. Dodatkowym problemem jest nasz refleks. Jedna osoba obdarzona szybszym refleksem lepiej wykona pomiar niż taka, która ma gorszy refleks. Po to też w biegach czy innych pomiarach czasu, by zniwelować efekt czynnika ludzkiego, używa się fotokomórek. Ostatnim błędem, na którym się skupimy, to błąd wynikający z dokładności przyrządu. Myślę, że najprościej będzie to wyjaśnić na przykładzie dwóch wycinków taśm. Metra krawieckiego, którego zakres pomiarowy, czyli długość, to zazwyczaj 1 metr, i taśmy mierniczej, której zakres pomiarowy jest o wiele większy, wynoszący nawet kilkanaście metrów. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to ilość tych małych kresek, czyli tak zwanych podziałek na obu fragmentach taśm. Zazwyczaj to one jako pierwsze zwrócą naszą uwagę, z jak dokładnym przyrządem mamy do czynienia. Widzimy, że na metrze krawieckim po lewej stronie podziałka jest co 1 mm, natomiast na taśmie co 5 mm. Możemy uznać, że dokładność metra krawieckiego określimy na 1 mm, a dla taśmy mierniczej na 5 mm. Spróbujmy zmierzyć czarny odcinek o tej samej długości tymi fragmentami miarek. W przypadku metra krawieckiego powiemy, że długość odcinka to około 1,2 cm, a uwzględniając dokładność przyrządu, dodamy tą dokładność jako plus minus 1,1 cm. Dla taśmy mierniczej odcinek będzie zmierzyć trudniej, bo jest ona mniej dokładna. Możemy oszacować, że to około 1,3 mm, ale aby podać poprawnie, w zgodzie z przyjętym kanonem, powinniśmy powiedzieć, że odcinek jest długości 1 cm i dopisując dokładność taśmy, plus minus 0,5 cm. Sama dokładność urządzenia i jego podziałek wynika z klasy przyrządu. Myślę jednak, że w temat nie będziemy się nad to wgłębiać. Zresztą, przedstawiona wiedza jest i tak lekko na wyrost dla siódmoklasisty, co nie oznacza, że nie warto tego wiedzieć. Zawsze, gdy mierzymy jakąś wielkość fizyczną, staramy się tak wykonać pomiar, by był on obarczony jak najmniejszym błędem. W końcu na tym polega istota pomiaru. Do pomiaru powinniśmy więc wybrać taki przyrząd, by był do niego jak najlepiej dostosowany, miał odpowiedni zakres pomiarowy i dokładność.
Na przykład, co z tego, że użyję termometru zaokiennego do zmierzenia ciepłoty ciała, by sprawdzić, czy mam gorączkę, czy też nie, jak taki termometr nie jest przystosowany ze względu na niewielką dokładność właśnie. Podobnie zresztą byłoby, gdybym chciał użyć SUV miarki do zmierzenia długości boiska, a metrówki do wyznaczenia średnicy guzika od spodni. Tutaj znowu źle dobrano zakres pomiarowy. Niby wszystko da się zmierzyć, przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by linijką szkolną zmierzyć długość przyczepy tira. Pytanie tylko, czy wtedy pomiar ten będzie poprawny. Niestety nie będzie, bo wszelkie popełniane błędy, zawsze dodając się, tworzą błąd końcowy zwany całkowitym. Wyjaśnię to może na przykładzie. Mając linijkę 50-centymetrową o dokładności 1 mm i mierząc długość naczepy tira, będziemy musieli przyłożyć linijkę kilku, może kilkudziesięciokrotnie. Przy każdym przyłożeniu linijki popełniamy błąd około 1 mm, bo taka jest jej dokładność. Na przykład, jeżeli potrzeba przyłożyć linijkę 10-krotnie, otrzymamy długość naczepy 500 cm, jednak z uwagi na te 10-krotne przyłożenie linijki, błąd końcowy wzrośnie 10-krotnie, więc z wartości dokładności 1 mm zrobi się nagle 10 mm. Niby mało, w końcu to tylko 1 cm, ale jest to błąd wyłącznie przyrządu pomiarowego. Kolejny błąd będzie związany ze sposobem przyłożenia linijki. Możemy na przykład przesuwać się wzdłuż naczepy nie do końca po linii prostej lub w trakcie pomiaru przesuwać linijkę o kilka milimetrów w lewo lub w prawo. Przy takiej ilości przekładania linijki łatwo też o błąd gruby. Te wszystkie błędy wypadałoby oszacować i dodać do błędu miarki i może się okazać, że błąd wynosi nie 1 cm, a 5 lub 10 cm w zależności od naszej dokładności i sumienności. Wygląda na to, że lepiej byłoby wziąć zamiast tej 50-centymetrowej linijki o dokładności 1 mm taśmę mierniczą o dokładności 5 mm i długości 10 m, bo za jej pomocą wykonamy jeden, ale porządny pomiar. Będzie on obarczony o wiele mniejszym, bo dwukrotnie mniejszym błędem, czyli zamiast tych 10 mm dla linijki otrzymamy 5 mm dla taśmy. Pozbywamy się też w ten sposób dodatkowych błędów przy przekładaniu, ponieważ mierzyliśmy długość wyłącznie jednokrotnie. Dodatkowo zaoszczędzamy też na czasie. Na podstawie przedstawionych przed chwilą informacji, czy jesteście już w stanie powiedzieć, którą miarkę z tych dwóch tu przedstawionych lepiej byłoby wybrać do pomiaru grubości pojedynczej kartki w zeszycie? Czy macie pomysł, jak można zmierzyć linijką grubość kartki, by popełnić jak najmniejszy błąd? Oczywiście dokładność linijki jest zbyt mała, by zmierzyć nią jedną cienką kartkę w zeszycie, ale może macie pomysł, jak ten problem obejść? Piszcie w komentarzu. Może nagracie własny filmik z tego eksperymentu i wrzucicie go na YouTube, lub prześlecie mi go na podany adres, bym mógł stworzyć o nim jeden z odcinków. Porozmawiajmy jeszcze o sumowaniu błędów, by temat całkowicie wyczerpać i zakończyć. Wykonamy prosty eksperyment myślowy. Maciej posiadał stoper o dokładności 1 sekundy. Mierzył czas, jaki upłynie podczas upuszczania ciała z wysokości 2 metrów na ziemię. Wysokość, z jakiej upuszczał przedmiot, wyznaczył metrówką długości, czyli o zakresie pomiarowym 1 metra i dokładności przyrządu 1 mm. Jaki błąd uzyska chłopiec w odmierzaniu? Podpunkt A. Wysokości spadku. Podpunkt B. Czasu spadku. No i odpowiadając na podpunkt A, metrówka z uwagi na jej długość musiała być przykładana dwukrotnie. Błąd się w takim razie sumuje, więc całkowity błąd wynosi 2 mm. Należałoby dodać jeszcze błąd popełniany przy przekładaniu metrówki, który Maciej samodzielnie musiałby ustalić. Załóżmy jednak, że zrobił to idealnie i błąd ten pominiemy. W przypadku punktu B, dla czasu spadku błąd wyznaczamy w następujący sposób. Dokładność stopera wynosi 1 sekunda. Pomiar wykonano jednokrotnie, więc błąd uzyskany na stoperze to właśnie 1 sekunda. Jednak to nie wszystko. Każdy człowiek ma pewien refleks, o którym już wcześniej mówiłem, czyli czas reakcji na określony bodziec. Zazwyczaj przyjmuje się, że podczas rozpoczęcia pomiaru, czyli puszczenia ciała,
Czas reakcji człowieka to około 25 setnych sekundy. Podobnie gdy ciało upada na ziemię, zanim nasz wzrok przekaże bodziec do mózgu, a mózg do naszego palca leżącego na wyłączniku stopera, mija kolejne 25 setnych sekundy. Te oba czasy reakcji musimy dodać do siebie, uzyskując pół sekundy, a na końcu dodać do błędu wynikającego właśnie z dokładności stopera. Całkowity błąd pomiaru będzie wynosił więc 1,5 sekundy, zgodnie z informacją o tym, że błędy się dodają. Kolejne doświadczenie jest już do wykonania przez Was, oczywiście o ile Wam się chce i samodzielnie spróbujecie poeksperymentować w prosty, niewymagający wielkiego wysiłku sposób. Prawdopodobnie taki pomiar wykonacie lub już prowadziliście na zajęciach, bo w myśl nowej podstawy programowej uczeń powinien być zobligowany do wykonania tego typu eksperymentu. Na początku wykonajmy tabelę. Możecie skorzystać z mojej. W jej pierwszej kolumnie znajduje się numer pomiaru. W drugiej kolumnie wpiszemy wynik, jaki uzyskaliśmy po pomiarze, a w trzeciej ile razy musieliśmy przykładać linijkę, którą gdzieś tam pewnie w pierniku sobie znajdziecie. W czwartej zaś kolumnie należy wpisać popełniony błąd całkowity pomiaru, jaki popełniliście. Prawdopodobnie pojedyncza dokładność waszych linijek to 1 mm. Aby to sprawdzić, trzeba spojrzeć, jaką macie najmniejszą odległość między kreseczkami. To będzie wasza dokładność. Po przygotowaniu tabeli bierzecie do ręki linijkę i mierzycie szerokość ławki lub szerokość biurka, przy którym oglądacie ten film. Czyli przykładacie raz za razem linijkę, jak w tym pomiarze długości przyczepy tira, i sumujecie otrzymaną długość, a wynik wpisujecie do drugiej kolumny. Później wpisujecie, ile razy musieliście odłożyć linijkę. Na końcu wpisujecie popełniony błąd, czyli mnożycie dokładność linijki razy ilość odłożeń. To wszystko wykonujecie dwukrotnie, a uzyskane wyniki wpisujecie do kolejnego wiersza. Tych wierszy i pomiarów możecie zrobić kilka. U mnie znajdują się tylko dwa w tabeli. Gdy cała tabela będzie wypełniona, to obliczacie średnią arytmetyczną szerokości biurka i podajecie do dwóch znaczących miejsc. Przy tym należy pamiętać, że gdy wyjdzie Wam jakaś średnia wartość, choćby 132,43 cm, a popełniony błąd pomiaru to na przykład 0,3 cm, czyli 0,3 cm, to nigdy nie podajemy średniej wartości z większą ilością liczb po przecinku, niż wynosi nasz popełniony błąd. To tak jakbyśmy powiedzieli, że zważyłem beczkę z olejem i wyszło mi, że jej masa wynosi 234,5 kg, a popełniony błąd pomiaru to 1 kg i jest większy niż ta połówka, co nam wyszła. Wtedy po prostu musimy podać, że wyszło nam 235 kg plus minus 1 kg i w żadne połówki się nie bawimy. To błąd określa, jak dokładny pomiar uzyskamy, a nie średnia arytmetyczna wyniku z 10 cyframi po przecinku chociażby. Takiego zapisu raczej unikajcie, ponieważ wasz nauczyciel pewnie będzie się śmiał pod nosem. Powinniśmy raczej zapisać 134 kg plus minus 1 kg. Na koniec filmu opowiem wam jeszcze o błędzie względnym. Jego wartość będziemy wyliczać zgodnie z przedstawionym wzorem. W liczniku tego wyrażenia znajduje się niepewność pomiarowa, czyli ten całkowity błąd pomiaru, jaki popełniliśmy, a o którym tyle dzisiaj wałkowałem. W mianowniku, czyli na dole, jest średnia wartość pomiaru, którą na przykład musieliście policzyć w doświadczeniu z pomiarem szerokości biurka. Gdy podzielimy te wielkości przez siebie, uzyskamy błąd względny. Możemy zapisać go procentowo, mnożąc uzyskany wynik razy 100%. Kto chce, a wykonał poprzednie doświadczenie, może teraz obliczyć ten błąd względny dla uzyskanych wartości. Jestem ciekaw, jakie wyniki Wam wyszły. Piszcie w komentarzu, ale by to miało sens, trzeba by napisać, ile wynosi średnia szerokość biurka, jaka była dokładność linijki oraz ile razy ją przełożyliście. Na końcu zaś należałoby napisać ten procentowy błąd względny. Powinien być on tym większy, im krótszą linijkę mieliście i im dłuższe biurko było. Jak myślicie, po co w ogóle wyznaczać ten błąd? Samą istotą błędu jest ukazanie, jak mocno uzyskany wynik jest przekłamany w stosunku do faktycznego, czyli jak dużym błędem jest obarczony nasz pomiar.
Im on mniejszy, tym bliżej prawdy powinien być wynik, który uzyskujemy. I tym lepszą metodę wyznaczania pomiaru wzięliśmy. Czasem zdarza się tak, że błąd może być większy niż uzyskiwane wyniki, a jest to spowodowane złym sposobem pomiaru. Może w tym momencie ciężko jest to Wam sobie wyobrazić, ale w laboratoriach czasem zła metodyka lub dokładność pomiaru przekłada się na olbrzymie błędy, które nie są do zaakceptowania. Zresztą, jeżeli chcielibyście zmierzyć grubość pojedynczej kartki linijką, to widzicie, że dokładność linijki wynosi 1 mm, natomiast grubość kartki jest zdecydowanie mniejsza, co oznacza, że błąd popełniany podczas pomiaru tej grubości jest zdecydowanie większy niż sama grubość tej kartki. Podsumowując, błąd względny jest uzależniony od błędu pomiaru, a ten zaś od rodzaju przyrządu pomiarowego, jego klasy, sposobu pomiaru, ale też naszych zmysłów. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i zainteresował tematem. Będzie mi niezmiernie miło przeczytać Wasze komentarze, a zwłaszcza gdy sami coś w domu we własnym zakresie spróbujecie wykonać. Już dziś zapraszam na kolejne zajęcia fizyki od podstaw. Abyście nie przegapili następnych odcinków i byli na bieżąco z materiałem, zasubskrybujcie mój kanał. Możecie też zostawić łapkę.